Cześć, nazywam się Agata Jakuszko i rysuję słowa. Podczas dzisiejszego live'u będę, live'a, transmisji na żywo, będę pokazywała Wam, jak narysować różne pojęcia, głównie te pojęcia, które będą się pojawiały w komentarzach. Pojęcia związane z świętami, które jakże są inne niż co roku. I magia transmisji na żywo polega na tym, że widzę Wasze komentarze i mogę od razu na nie reagować. Specjalnie jednak łączę się z Wami dwie minutki wcześniej, żeby upewnić się, że dobrze mnie słychać i dobrze mnie widać. Będę miała pewne opóźnienie w oglądaniu Waszych komentarzy, ale nie przejmujcie się, poradzimy sobie z tym. Ja również przygotowałam Wam kilka takich prostych trików, dzięki którym możecie narysować ikony świąteczne, głównie świąteczne, związane z naszym dzisiejszym tematem. Dzisiaj rysujemy święta. Rysujemy to, czym dla nas są te święta. Są to inne święta. Są to święta, które niektórzy z nas będą obchodzili w nieco innym gronie. Dzisiejszy live jest też swego rodzaju manifestem, zwłaszcza pod koniec, ponieważ przygotowałam dla Was niespodziankę. O tej niespodziance powiem mniej więcej za pół godziny. Za minutę zaczynamy nasze rysowanie. Jeżeli oglądasz tę transmisję na żywo z opóźnieniem, już nie o 15 we wtorek, nie przejmuj się, przewiń po prostu teraz fragmencik, bo chcę się z Wami przywitać. Dzień dobry, Piotr. Dziękuję Ci za informację, że wszystko widać, słychać. Malwinka, cześć Kasiu. Dobrze, że mnie też oglądacie. Dzień dobry, Kasiu Ratajczak, Zuzia i Dawid są z nami. Dzień dobry, Moniko! Pięknie! Bardzo jest to dla mnie ważne, że piszecie te komentarze, bo dzięki tym komentarzom właśnie mogę dla Was rysować te najistotniejsze, najważniejsze ikony. Powiedziałam Wam wcześniej, że rysuję słowa. Ja rysuję słowa zawodowo, głównie pracuję na konferencjach, na szkoleniach, spotkaniach, ale dzisiaj jestem tylko z Wami i tylko reaguję na to, co jest dla Was ważne. Dlatego, dzień dobry Agnieszko Kajko, cześć. Dlatego moje pierwsze pytanie, które będzie się przejawiało, powtarzało podczas dzisiejszej transmisji, brzmi tak. Proszę, może pytanie, prośba. Chciałabym, żebyś dokończyła to zdanie. Święta, te święta będą inne, ale będą dla mnie czym właśnie? Dla mnie te święta to... I napiszcie mi w komentarzu, co Wam się kojarzy z tymi świętami, ponieważ postaram się to narysować i będziecie mogli mi w tym towarzyszyć. Mam nadzieję, że zadbaliście już o jakąś kartkę i coś do pisania. Talent nie jest wymagany, nie musisz pięknie umieć rysować, żeby bawić się ze mną, żeby ćwiczyć swoje umiejętności, także myślenia związane z obrazowaniem naszych myśli. I pokażę Ci, na czym to będzie dzisiaj polegało. Narysuj ze mną, proszę, literkę U. Jeżeli na moich zajęciach potrafisz narysować literę U, spokojnie, przeżyjesz. Damy radę narysować niemalże wszystko właśnie z takich podstawowych kształtów. Ja mówię poważnie, narysujcie ze mną tą literkę U. Na razie zrobimy rozgrzewkę. W międzyczasie możecie wpisywać odpowiedź albo dokończenie tego zdania. Dla mnie te święta to... Nie bójmy się też tych trudnych skojarzeń, tych trudnych tematów. Będę je dla Was dzisiaj rysowała. Co najmniej te pół godzinki pierwsze przeznaczymy na wspólne rozgrzewanie się, na wspólne rysowanie. Zobaczcie, jeżeli do takiej literki U dorysujemy jeszcze takie płaskie kółko albo elipsę i dodamy do tego kolejną literę U albo literkę C tak na boku, to wychodzi nam kilka kresek, ale ja spokojnie mówię Wam, że to jest kubek. Kubek na przykład gorącej kawy. Tylko, że jak rysujecie kawę i ma być gorąca, to dobrze by było dodać do niej jeszcze kilka takich zakrętasów. Takie wywiasy mogą sugerować dla naszego mózgu, który przecież pracuje na skojarzeniach, że napój w kubku jest gorący. Jeżeli kubek, o kubku mowa, jeżeli wolicie na przykład narysować świąteczne kakao, to możecie to zrobić za pomocą walca, tak, świadomie walca. Ciekawe, czy są tu z nami jacyś fani matematyki, geometrii? I dodajemy, zobaczcie, znowu literkę C. To jest na razie rozgrzewka, spokojnie. I może to być na przykład kakao. Kakao z takimi piankami rozpuszczającymi się w tym słodkim, cudnym napoju. I znowu, zobaczcie, dodaję kilka kresek. Już mam kubek z zimowym, rozgrzewającym napojem. Napiszcie mi, z czym Wam się kojarzą te święta.
Cześć Olu, cześć Asiu, Krystyna, tak słychać, super. Dzień dobry Aniu i Kasie, Kornelka, Weronisia. Miłość Malwina, no pewnie, miłość, odpoczynek. To pierwsze święta z narzeczonym. Cudnie, więc narysujmy to. Pokażę Wam, jak to zrobić, pod warunkiem, że będziecie rysować właśnie ze mną. No to zaczynamy. Jeżeli to są święta pełne miłości, tak, to tą miłość możemy narysować, posługując się także literką U. Zobaczcie jak. Narysujcie proszę tyle literek U, ile chcecie. Ja narysuję dwie. I na szczycie tych odwróconych do góry nogami literek U dodam jeszcze główkę i drugą główkę, nawet z kropkami w miejsce oczu. Zauważyliście, że te kropki nie są na środku, tylko są tak jakby skierowane ku sobie, ponieważ te osoby na siebie patrzą. Teraz rysujemy miłość, albo rysujemy pomoc, niesienie pomocy, niesienie wsparcia. Zobaczcie, wystarczy, że dorysuję jedną niedokończoną literkę U i drugą, taką mocno rozpłaszczoną. Cześć Sylwia. I też Monika napisała rodzina. Tu przedłużam i nad tymi dłońmi rysuję symbol, który kojarzy mi się na przykład z miłością. Zdawaniem swojego serca, zdawaniem siebie. Miłość możemy narysować też troszeczkę inaczej, ale także posiłkując się tymi literami U, jeżeli narysuję dwie literki U obok siebie, zobaczcie, to może być też opieka i miłość. Jeżeli byłaby to miłość matczyna, to jest na to też bardzo prosty, podobny sposób. Zauważyliście, że te moje ikony nie są idealne, prawda? One nie muszą być idealne. Nasz mózg, patrząc, obserwując właśnie takie proste ikony, piktogramy, symbole, od razu ma w głowie skojarzenia i to im prostszy rysunek, tym lepszy. Dlatego tak lubię tłumaczyć różne rzeczy właśnie na podstawie liter. Ponieważ każdy z nas zna litery i jest mniej więcej w stanie powtórzyć część przynajmniej tych liter. Zobaczcie, to jest też miłość rodzinna, miłość na przykład matczyna. Dla mnie przede wszystkim święta to rodzina i miłość. Joasiu Hoffman, i dobrze, że to też napisałaś. I to jest czas, kiedy siedzimy razem, piszesz Magda, to ja Wam teraz coś pokażę. Przesunę to w taki sposób, żebyście mogli jeszcze przerysować tą mamę z dzieckiem. Piszcie mi cały czas, czym są dla Was te święta. A ja Wam pokażę jeszcze ikonkę, która może Wam się przydać, kiedy na przykład rysujecie kartki świąteczne dla swoich bliskich. Narysujcie proszę łuk, a obok tego łuku raz, dwa, trzy. Znowu rysujemy ludzi falbany, ludzi z literki U. Ja nie mówiłam, że będzie ciężko, nie mówiłam, że będzie trudno. Na razie rysujemy bardzo prostymi symbolami, ponieważ jest to początek naszej transmisji, ponieważ teraz dopiero się rozkręcamy. I często jest tak, że te święta będziemy spędzać w trochę inny sposób. Często będą to też święta spędzane, powiedzmy, online. Dlatego pomyślałam, że ciekawą ikoną, by to podkreślić, byłoby zadbanie o relacje. Zobaczcie. A co by na taką ikonkę, żeby pokazać, że jesteśmy ze sobą także zdalnie. Co więcej, ten ekran, tak sobie pomyślałam jeszcze o tym, co napisałaś Magda, że ten ekran mógłby być wykorzystany jeszcze w inny sposób. A co wy na to, gdybyśmy zrobili tak? Rysujemy dwa prostokąty obok siebie i między tymi prostokątami moglibyśmy narysować serce. Poczekajcie, to na razie jest bardzo abstrakcyjne, ale uwierzcie mi, to będzie niezła ikona. Naprawdę będzie niezła. I teraz to serce z jednej strony zahacza o jedno serduszko i z drugiej o drugie. W ten sposób chciałam pokazać, że święta to także bycie ze sobą, choć może nie blisko, ale tak w oddaleniu, ale jednak ten core, to co najważniejsze, to uczucie, te relacje, które są między nami, one nadal są, może trochę w innym wymiarze, już nie tak bliskim, fizycznym, ale są. Kto wie, czy niektóre rodziny nawet mogą, przez to, że to są inne święta, zupełnie inaczej to odczuwać. Dzień dobry z Anglii, dla Marianki Aglii. Od Marianki Aleksandra, cześć, super.
To czas spędzany razem, dokładnie. Dla mnie święta to droga do domu, jak co roku. Tam czekająca w rodzinie, rodzina w oknie. Nie okno w rodzinie, tylko rodzina w oknie. I cudnie, i Agnieszka, rysujemy to. Zobaczcie, jeżeli chcecie szybko narysować drogę, szybko i sprytnie, to robimy górkę, górkę. I od jednej z górek robię sobie taki zawijas. To jest literka S. Mi wyszła w tę stronę, która bardziej przypomina literę Z, ale dobrze, umówmy się, że tak miało być właśnie. To jest droga do domu. Znowu proste kreski. Zauważyliście, że jak chcę, żeby wyszła mi kreska w miarę prosta, to stawiam ją dość szybko? Dzisiaj rysuję Wasze komentarze, więc napiszcie mi w komentarzu, czym są dla Was te święta. Chcę, tak, w rysowaniu piękne jest to, że mogę rysować rzeczy, nawet takie, które sobie tylko wyobrażam, więc narysujmy sobie śnieg. Taki, wiecie, świąteczny śnieg. I to jest właśnie droga do domu. Do naszych bliskich. Ale jak droga, to idąc po drodze, możemy mijać choinki. Pokażę Wam trzy sposoby na narysowanie sprytnych, szybkich choinek. Ok? Nie za szybko? Napiszcie mi w komentarzu, czy to tempo mojego myślenia i rysowania nie jest dla Was za szybkie. A ja w tym czasie przygotuję dla Was jeszcze trzy sprytnie narysowane choineczki, te ikony, które Wam przekazuję, możecie wykorzystywać na przykład w swoich notatkach albo w kartkach dla swoich bliskich. Umówmy się, że to będą takie symbole choinek. I teraz, żeby te choinki jakoś przystroić, nadać im nieco bardziej świątecznego wyrazu, to zobaczcie. W pierwszej choince zrobimy sobie taką sprężynkę. Hop! I więcej nie trzeba. To jest tak zwana choinka minimalistyczna, minimalistyczna elegancja. Dzień dobry, dzień dobry. Drugą choinkę przystroimy nieco inaczej. Ona będzie skromniejsza. Zobaczcie, wystarczy, że dorysuję tutaj takie falbanki. I te falbanki teraz... Teraz to od nas zależy w tym rysowaniu bardzo dużo interpretacyjnych rzeczy. Jak to zinterpretujemy, czy zrobimy sobie to na przykład na zielono, czy to będzie biała choinka i taka sauté też jest piękna. Możemy dodać tutaj kolorowe, najlepiej czerwone, żeby się wyróżniały bombki. Trzeci sposób na narysowanie choinki jest chyba najprostszy z tych wszystkich, czyli robię sobie raz, dwa, może trzy kreseczki, do których przyczepiam bombki. I to też już jest ubrana choinka. To jest taka chyba kompromis między pierwszą a drugą. Ja dzisiaj nie będę bawiła się w kolorowanie. Umówmy się, że to Wy później po tej transmisji pokolorujecie te nasze ikonki, które teraz powstają. A tymczasem ja skupię się na tym, żeby jak najwięcej Wam narysować. Dobrze? Super pomysł i tematyka, pisze Ania. Bardzo nam trzeba takiego godzenia przymusowej technologizacji z naszymi społecznymi potrzebami. Zgadzam się z tym. Jasia pisze jeszcze radość i zabawa. A jeżeli radość i zabawa, to pewnie radość i zabawa także z naszymi małymi szczęściami. Nie mówię tu tylko o dzieciach, ale także o zwierzętach. Dostałam wcześniej prośbę w wiadomości prywatnej, żeby narysować kota i psa, więc pokażę Wam, jak narysować świątecznego kota i psa. Wracamy do podstaw. Znowu poproszę Was o narysowanie literki U. Serio. A jeszcze Renę napisała renifer. Dobrze, zaraz będzie renifer. Jak narysujecie tą literkę U, dodajcie kreskę. Na razie tylko jedną. Za chwilę dodamy jeszcze drugą. Ale to nie będzie normalna kreska. O nie, nie, ze mną nic nie jest normalnego. Zrobimy z tego taką płaską literę C, która jest taka przekręcona o 90 stopni. Praktycznie to jest taka figura wyjściowa do rysowania świętego Mikołaja, śnieżynek, skrzatów, wszystkiego, ale my rysujemy kota. Na górze dodam dwa trójkąty, ponieważ ten kot będzie miał czapkę mikołajową na sobie. Tak to sobie wyobraziłam, wymyśliłam. I ten mikołajowy kot będzie miał też takie przerwy na uszy, żeby też móc strzyc usaszami. Niektóre lisy, a także niektóre koty właśnie uszami pokazują swój nastrój, więc lepiej wiedzieć, w jakim nastroju jest nasz świąteczny kiciuś. Jeżeli narysujecie oczy dość szeroko rozstawione u kota, i nos będzie dość wysoko, ja to zrobię nawet o tak,
to kot będzie się wydawał bardziej słodki, będzie taki bardziej rysunkowy. Ja nie rysuję w stylu takim naturalnym, ja rysuję bardziej w stylu ikonicznym. Pamiętajcie, żeby kotu dodać wąsy, mi czasami się to zdarza, zapomnieć o tym. I mamy kota świątecznego, oczywiście pod warunkiem, że zadbamy o odpowiedni kolor jego czapeczki. Jeśli o czapeczkach mowa, wiecie, że oryginalnie to wcale nie czerwoną czapę miał Święty Mikołaj. W ogóle nie miał takiej czapy. Ale to może już innym razem. Mamy kota, ale jak narysować w takim razie psa? Czy ktoś z Was wie, widział już wcześniej, jak pokazywałam, jak narysować psa z gruszki? Napiszcie mi w komentarzu, czy to już znacie. I ja tymczasem pokażę Wam, jak ostatnio najczęściej rysuję psy moim dzieciom. Zaczynam od dwóch literek, powiedzmy U, połączonych ze sobą. To wygląda trochę jak spód jabłka, jak dolna część jabłuszka. I podciągam to troszeczkę do góry. Jesteście ze mną? Działamy? Rysujemy razem? Robimy ten sam zabieg, który nam wyszedł u kota, czyli kreska pozioma, w miarę pozioma. Jeżeli wyjdzie Wam troszeczkę taka drżąca, to tym lepiej, Wasza czapka będzie bardziej puchata. Dodajemy znowu tą górę wywiniętej czapki i teraz Wy decydujecie, bo to są Wasze ikonki, czy to będą uszy szpiczaste, czy to będą uszy długie, oklapłe. My zrobimy taki kompromis, trochę oklapłe, a trochę podniesione. I znowu hop, hop, mamy czapkę mikołajową, ala mikołajową. Ale co dalej? Obawiam się, że może nam wyjść trochę bulldog. Rysuję nos. Jak zdrowy pies, to wilgotny, chłodny nos. Tak mi kiedyś uczono, przynajmniej. Zauważyliście, że ja nie rysuję otwartych oczu zbyt często dla zwierząt i ludzi w swoich notatkach wizualnych? To jest kwestia wygodnictwa. Tylko i wyłącznie, bo łatwiej jest mi zamknąć oczy dla zwierząt czy dla ludzi, niż rysować otwartych. Ale jeżeli zrobicie takie kreski poziomą, pionową, dotykające siebie w taki sposób, to wyjdzie Wam nawet dość zadowolony zwierzątko. Możemy nawet wystawić mu język. Niech to będzie pies łobuz. Pies łobuziak na przykład. Magda pisze, jasne, że znamy moi uczniowie z koła myślograficznego, też dobrze znali. Pozdrawiam tych uczniów cudownych. Tak się cieszę za każdym razem, jak wspominacie, jak pokazujecie te moje filmy na lekcjach, w szkołach, na zajęciach. To jest tak ogromnie cieszące. Dobrze, no to mamy już psa i kota, nasze małe szczęście. I ma być renifer, oczywiście, że będzie renifer. No to ruszamy z tym reniferem. Swoją drogą, kiedy też przygotowywałam się do tego spotkania z Wami, poczytałam sobie trochę o reniferach. Kilka lat temu, chyba 4 lata temu, nagrałam film na YouTubie, jak narysować 7 zwierzaków z literki U. I tam między innymi był taki renifer z literki U, czyli zaczynamy literę U, w którym opowiadałam, jak to potrafi przez 6 metrów nurkować. Ale renifery to nie są tylko świetni nurkowie, to także są niesamowicie szybko usamodzielniające się istoty. Nawet po godzinie od urodzenia potrafią chodzić, wiecie? Dobra, zróbmy teraz tak, literka U i 2 kreski na bok. To będzie poroże. U reniferów zarówno samice, jak i samce mają poroże. A to ciekawe, że wiecie, że samica renifera to krowa, a samiec to byk? Tak jest to nazywane? Takie jest nazewnictwo. A malutki reniferek, jak się urodzi, to jest cielątko, cielaczek. I możemy teraz zrobić oczy. Myślę, że zrobimy sobie takie duże oczy. Nieco zdziwione. To będzie bardzo zdziwiony renifer. Nieuczesany, zdziwiony renifer. Jakub pyta, czy było już coś o niespodziance, bo się spóźniłem. Nie, Kuba, za dosłownie 10 minut powiem Wam też o niespodziance, którą wymyśliliśmy. I tylko teraz jeszcze rysujemy Wasze komentarze. Magia live'u, magia transmisji na żywo polega na tym, że rysuję Wasze pomysły i pokazuję Wam krok po kroku, jak coś zrobić. I dzięki temu Wy możecie teraz to ze mną obejrzeć, później narysować, a później jeszcze raz narysować na przykład z bliskimi Wam osobami, albo zrobić to dla tych właśnie bliskich osób. Ale pokażę Wam jeszcze jeden trik na takiego renifera, który też odkryłam kilka lat temu. Jeżeli narysujemy literkę U, która się ze sobą tak prawie łączy, czyli ma takie zaokrąglone te końcówki, i zdradzę Wam od razu, że w tym momencie możemy zrobić 2 rzeczy z tą figurą, którą będziemy rysować, bo możemy zrobić albo
piernikowego ludzika. Właśnie tak, to powinno być moje polecenie dla Was. Narysujcie piernikowego ludzika, kształt piernikowego ludzika. I wszystko byłoby ok, gdybyśmy sobie tak to zostawili i narysowali piernikowego ludzika, nawet moglibyśmy go w coś ubrać gustownego na dziś. Prawda? Ale nie, my tego nie zrobimy. My narysujemy dokładnie taki kształt, czyli głowa, jedna ręka, druga ręka, trzecia i czwarta. Znowu te litery U. Czy wy to widzicie, jak w wielu ikonach przydaje się wiedzieć, jak narysować literkę U? Ja w ten sposób też nauczyłam swoje dzieci szybciej rozpoznawać literki, że rysowałam im różne postaci, bazując i opowiadając, jakie litery właśnie teraz rysuję. I teraz zobaczcie, odwróciłam te do góry nogami. Na środku narysuję czerwony nos i wy się już chyba domyślacie, co to będzie. Prawda? Dokładnie. To znowu będzie zdziwiony łoś albo renifer. Mój będzie nawet uśmiechnięty. I teraz, jeżeli przyjmiemy, że to może być poroże, a w tym porożu nawet zaplątały się jakieś lampki kolorowe, to zobaczcie, w jaki sposób możemy bawić się takim prostym rysunkiem. O, żebym się nie pogubiła teraz tymi liniami. To wcale nie jest takie proste, tylko wygląda tak zabawnie. Ok. Mamy to. Już wiem, co będę robić jutro podczas lekcji. Cieszę się, Asiu. Cudnie. Dziękuję za cudowne inspiracje. Fajnie. No dobrze, no to w takim razie może jeszcze mi odpowiedzcie na pytanie. Dla mnie te święta będą inne, bo... Dla mnie te święta będą inne, bo... Dokończcie mi proszę to zdanie, postaram się narysować jeszcze kilka propozycji. Na razie rysujemy dopiero 20 minut, a już mamy sporo wyrysowanych ikonek. Ja jestem też tutaj dla Was po to, żeby pokazać Wam kilka trików, żebyście się mogli troszkę zrelaksować, żebyście mogli troszkę odpocząć. Pamiętam z dzieciństwa, że dla mnie święta to była rodzinna wyprawa po choinkę. I zobaczcie, jak prosto możecie narysować taką ośnieżoną choinkę. Takie wspomnienie z dzieciństwa już teraz, prawda? Jeżeli narysujecie trzy falki, one nie muszą być bardzo drobiazgowe. Mogą być. Choinki też się przecież różnią między sobą. I dorysujemy literkę U, którą połączymy. Hop. 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 Zobaczcie, wychodzi nam znowu kolejny sposób na rysowanie symbolu. Symbolu, który może jest sztampowy, może na niektórych będzie sztampowy. Ale jeżeli na przykład dodamy tutaj jeszcze osoby, które trzymają się za ręce, są tutaj tak blisko, to przecież to może być na przykład symbol na ducha świąt, na bycie razem, na spędzanie czasu z rodziną. Prawda? Zobaczcie, że im prostsza ikona, im mniej perfekcyjna ikona, tym może budzić więcej skojarzeń i tym samym może być skuteczniejsza w naszych notatkach, w naszych kartkach, w naszych dobrych wiadomościach dla innych. Hmm? Choinka i rodzina. Tak, dokładnie. O, Edyta. Witaj. Tak właśnie, choinka. Wcześniej też było kilka choinek. Co jeszcze Wam się kojarzy z tymi świętami? Ze świętami, z klimatem świątecznym? Czy jest jeszcze coś, co przychodzi Wam do głowy jako takie pierwsze skojarzenie? Wiem, że jesteście zajęci rysowaniem ze mną, natomiast myślę, że wielu z Was, zwłaszcza dzieciaki, by odpowiedziały, że przecież prezenty, więc szybki sposób na prezent to jest narysowanie kwadratu. Ale uwaga, uwaga, nie rysujemy od razu pełnego kwadratu. Tu, kwadrata? Nie. Ach, z córeczką, super. No prezenty, dokładnie, Katie, chyba czytasz mi w myślach. Narysujcie za to na górze prostokąt, tylko że w taki sposób, żebyśmy nie łączyli jeszcze ich ze sobą. Jeszcze tu się wstrzymajmy. Za to dorysujmy dwie prostopadłe linie. Nie muszą być równiutkie. Pamiętajcie, ja nie uczę, jak rysować poprawnie technicznie, tylko jak myśleć obrazami, czyli bardzo prostymi, w prosty sposób taki ikoniczny. Na górze narysuję pół serduszka. Jak się domyślacie, będzie to kokarda. I dopiero teraz mogę dorysować kolejną linię. A nawet i trzy. I w ten sposób, zobaczcie, tworzymy prezent, który jest przewiązany
kokardu, tasiemku. To jest taki bardzo prosty, aczkolwiek też sprytny trik na rozrysowanie. Ciepło i spokój. Martyna, no to narysujmy symbol, który często kojarzony jest właśnie z ciepłem i spokojem. I znowu zaczniemy od prostokątu, ale tym razem damy poszaleć naszym markerom. Bo zrobimy taki zygzak. Zróbcie go ze mną. Serio. I pamiętacie, jak ostatnio, jak rysowaliśmy czapki u zwierząt przed chwilą, zrobimy teraz bardzo podobny zabieg. Czyli znowu tutaj kreseczka i z jednej strony i z drugiej strony takie małe literki C i będzie to świeczka, która już została zapalona, która już się tli, już daje nam ciepło. Dobrym takim fajnym trikiem jest pokolorowanie na jeden odcień, na jeden kolor danej ikony i później powtórzenie jeszcze tego koloru w niektórych miejscach. Ja chcąc wyeksponować jasny wosk, zobaczcie, dałam to tuż pod linią ociekającego, topiącego się wosku. Widzę Wasze skojarzenia, mówicie o rodzinie, o spokoju, o planach i w związku z tym właśnie też chcę się dzisiaj czymś bardzo ważnym z Wami podzielić. Bo oprócz tych wszystkich cudowności, tych słodkości, tych dobrych relacji, tych naszych wymarzonych, białych, choinkowych świąt, to w świętach także chodzi o wspieranie siebie, o bycie ze sobą, o realizowanie tych swoich marzeń wyczekanych, prawda? Jestem ciekawa, jak Wam się podobało to rysowanie dzisiejsze ze mną, te 25 minut rysowania ikon świątecznych. Zobaczcie, pokażę Wam teraz przegląd, co narysowaliśmy i zaraz opowiem Wam o tej niespodziance, która została przygotowana z myślą o Was. Czyli rysowaliśmy dom, choinki, rysowaliśmy relacje, rodziny przy stole, ale także w formie takiej elektronicznej, że ten kontakt jest, że ta miłość jest pielęgnowana, nawet jeżeli nie możemy być bardzo blisko siebie, że ta miłość dotyczy pomagania sobie, wspierania, dotyczy takiego opiekowania się także sobą, że drobnymi gestami, takimi jak na przykład przyniesiemy mnie komuś ciepłego napoju, też budujemy ten klimat świąteczny. I teraz chciałam Wam coś pokazać. Coś, co przygotowałam we współpracy ze swoimi Askami sketchnotingu. Aski sketchnotingu to są osoby, które ukończyły mój kurs rysowania notatek, czyli takich ikonek i jak robić notatki, żeby nie zakuwać, tak w skrócie. I chcę Wam pokazać kolorowankę, świąteczną kolorowankę asów sketchnotingu. To nie jest normalna kolorowanka. Absolutnie nie jest normalna. Jeżeli podobało Wam się to, co teraz robiłam, to jest taki bardzo podstawowy poziom, a to, co stworzyły moje dziewczyny, ten zestaw około 30 kolorowanek na różnym poziomie, został stworzony w jednym celu. Słuchajcie, jest taka lady, jest taka dziewczynka, nazywa się Lili. Lili ma dosłownie kilka dni i wraz z rodzicami bardzo, bardzo te święta miały być takim wymarzonym czasem, takim wspólnym, cudownym czasem świętowania, bo Lili się urodziła 2 listopada, ona ma dosłownie kilka dni. Tylko, że wiecie, tak się zdarzyło, że mama Lili odeszła, Basia dała życie Lili, jednak to życie zostało odebrane jej. I Lili została z tatusiem. Jej tatuś Wojtek. A pokażę Wam w ogóle, jak wygląda Wojtek, dobra? Przełączymy tutaj, żebyście wszystko widzieli. Jej tata Wojtek, który jest wspaniałym człowiekiem, jest naszym znajomym i stwierdziliśmy, że chcemy mu pomóc w tym trudnym czasie. Chcemy go wesprzeć. Jest zorganizowana zbiórka na pomagam.pl dla Wojtka i Lili. I w ramach tej zbiórki właśnie została stworzona także, a tu zobacz, zobaczcie, to jest właśnie Lilusia. Została stworzona kolorowanka przez właśnie dziewczyny z Akademii Sketchnotingu.
Ta kolorowanka to jest są zestaw ikon świątecznych, w klimacie świątecznym. O, niektóre nawet wydrukowałam do góry nogami. Chcę Wam pokazać, że one są tak zróżnicowane, ale także są wierszyki świąteczne. Mamy tutaj i życzenia, i wierszyki, i cudne, naprawdę przecudne grafiki, które można kupić. Takie grafiki, ten zestaw 30 grafik kosztuje 10 zł. Poproszę Olu, wrzuć mi proszę teraz link do aukcji, do tej strony, na której można kupić tą kolorowankę. I za każdą wpłaconą cegiełkę na rzecz właśnie Lilusi i Wojtka, żeby mieli trochę spokojniejsze te święta, za każdą taką cegiełkę osoby, które właśnie teraz dołączą się do naszej akcji i z linku, który właśnie wysyła Ola Proxa, kupią tą kolorowankę, automatycznie dostaną także taką kolorowankę wielokrotnego użytku, bo wiecie, wy możecie na przykład sobie to pokolorować, powycinać, porobić z tego historię, wykorzystać te ikonki do wspólnego spędzania czasu. Lilusi nie będzie dane spędzić tych świąt z mamą, natomiast to, co my możemy zrobić, to otoczyć ją, jej taty, jej rodzinę właśnie takim wsparciem i pomóc, wesprzeć ich w tym czasie, nie tylko w tym czasie, ale pokazać, że też można dzielić się tą dobrą energią tak po prostu. Moja aski sketchnotingu, moje absolwentki Akademii Sketchnotingu przygotowały te notatki, żebyśmy my mogli spędzać czas z naszymi dziećmi, żebyśmy mogli ze własnym, wewnętrznym dzieckiem troszkę się pobawić. Nie ma ograniczeń wiekowych, jeżeli chodzi o tą kolorowankę. Nie ma także ograniczeń. Nie ma ograniczeń też dzielenia się dobrem. Więc apeluję do Was i bardzo, bardzo Was ogromnie proszę o wsparcie tej akcji. 10 zł to jest kwota, która może. Ona, to nie jest mało. Ja wiem, że to nie jest mało, bo za 10 zł można mieć bardzo dużo. Ale jeżeli tymi 10 zł możemy z jednej strony zapewnić swoim dzieciom, swoim bliskim trochę kolorowego, kreatywnego czasu i mieć pewność, że ten czas będzie dobrze spełniony, a jednocześnie pomóc świeżo upieczonemu tatusiowi, który do tej pory przez wiele lat dzielił się dobrą energią i wsparciem, to zróbmy to. Kochani, ja już wpłaciłam swoją darowiznę. Moje aski również już to wsparły, plus jeszcze stworzyłyśmy tą Akademię Sketchnotingu, tę kolorowankę, z której cały dochód idzie właśnie dla Lili i cały dochód idzie też dla Wojtka. To, że mogę na Was liczyć w tej chwili, jest też bardzo, bardzo dla mnie ważne. Mocno się po prostu wczułyśmy z askami sketchnotingów. Ten projekt jest ciężko o tym mówić, a z drugiej strony to takie ludzkie i normalne. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie i proszę Was bardzo, jeżeli spodobało Wam się to dzisiejsze rysowanie ze mną, udostępnijcie proszę tą transmisję na żywo. Niech więcej osób dowie się o malutkiej Lili, która potrzebuje naszego wsparcia, która potrzebuje tej cegiełki, tak samo jak Wojtek. Pomóżmy im teraz poczuć też tego ducha świąt. Także proszę Was bardzo, wejdźcie na stronę. Olu, wrzuć jeszcze raz proszę linka do kolorowanki. Jeżeli z tej strony wpłacicie 10 zł na tą kolorowankę, całość idzie do Wojtka i wspieramy go teraz w tym czasie. Dlaczego w ogóle? Skądinąd wiem, że Wojtek chwilę przed porodem, chwilę przed przywitaniem Lili na tym świecie stracił pracę i został z bardzo dużym kredytem. To jest duże obciążenie, ale to też jest taka ludzka rzecz, którą my możemy zabrać z jego barków, możemy go w tym wspomóc, więc proszę Was bardzo, udostępnijcie ten live, niech więcej osób dowie się o dzielnym tacie, który teraz ma nie lada zadanie przed sobą, bo ma Lilę, a wiecie jak to jest z młodymi dziewczętami, bywa różnie, dlatego jeżeli możemy go wesprzeć, to super.
Gdzie jest link? Oliwko, już Ola wrzuciła tutaj link. Zaraz kupujemy, udostępniamy zbiórkę. Dziękuję Ci, Malwino, dziękuję Moniko za Wasze komentarze. Ja też, Ania, tak, w akcję włączyło się bardzo szerokie środowisko, nie tylko lubelskie, ale także no, ogólnoświatowe. I to dzięki temu jest szansa, że możemy pomóc skuteczniej Wojtkowi. Niuśka, dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie. I ja myślę, że to nie jest tak, że święta to jest dobry czas na dzielenie się dobrem. Zawsze jest dobry czas na dzielenie się. Zawsze jest dobry czas na wspieranie się. Są jednak sytuacje, a to jest bardzo świeża sytuacja, bo cała tragedia miała miejsce z 2 na 3 listopada, czyli jesteśmy bardzo świeżo... grudnia, listopada, ojejku, przepraszam. W każdym razie, to jest bardzo świeża sprawa. I tym bardziej, że jest to świeża sprawa, bardzo apelujemy o Wasze wsparcie. Także dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam ogromnie za to, że możemy liczyć na Waszą pomoc. Zachęcam Was do dzielenia się. Też udostępniajcie proszę ten link do tej transmisji, żeby dzielić się wartością, bo myślę, że te ikonki, które wymyśliliście dzisiaj, które wspólnie narysowaliśmy, są wartościowe. Możecie też bezpośrednio udostępniać ten link, na którym jest charytatywna kolorowanka, na którym są przykłady tych grafik. Dziewczyny, bo to nie panie robiły te grafiki, przeznaczyły sporo czasu na wymyślenie tych grafik, na przygotowanie ich. Niektóre są bardziej skomplikowane, inne troszeczkę mniej. Wszystkie są robione z serca, więc też jestem wdzięczna za to zaangażowanie ze strony tych moich rysowniczek. Tu jest też Agnieszka Kajka. Agnieszka zarządza w ogóle całą akcją, więc też pokierujmy ciepłe myśli do Agi, bo przeznaczenie swojej energii i czasu na wspieranie innych to jest cudne. Kochani, nie chcę przedłużać, żeby też nie przerażać innych długością tej transmisji. Proszę Was, udostępnijcie tą transmisję. Jeżeli mogę Was poprosić o jedną rzecz, to proszę o udostępnienie tej transmisji lub udostępnienie linku do samej kolorowanki, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. Jeżeli tylko pozwala Wam na to Wasza sytuacja, to wesprzyjcie, chociaż taką jedną cegiełką. Jeżeli nie, to też rozumiem. Każde udostępnienie jest też ważne. Chodzi nam o to, żeby jak najszybciej uruchomić tą akcję charytatywną dla Liusi, dla Wojtka. A może w niedługim czasie już dostaniemy informację, że jest lepiej, że jest okej. Na razie to jest jeszcze trudny czas. Ciężko jest o tym mówić. Ale myślę, że Basia, która jest mamą Lili, miała do spełnienia ważną misję i ona pięknie ją spełniła. Teraz reszta jest w naszych rękach. To, co możemy zrobić, to po prostu zróbmy. Udostępnijcie to, kupcie cegiełkę i widzimy się w kolejnych materiałach. A ja wysyłam Wam bardzo serdeczne, też dobre myśli. Czy można zapłacić inaczej niż przez Blik? Można, Aniu. Jest bezpośrednio link do zbiórki na pomagam.pl. Jest to adres pomagam.pl dla Wojtka i Lili. Wszystkie informacje zaraz też wyślemy tutaj w komentarzach pod naszą transmisją. Trzymajcie się cieplutko. I bardzo serdecznie Wam też dziękuję za to popołudnie. Udostępniamy, wspieramy. Pa, pa.